Jeleniogórski Stadion Piłkarski miał być lokalną dumą i atrakcją na Euro 2012. Przebudowa obiektu przy ulicy Złotniczej kosztowała blisko 17 milionów złotych, a po kilkunastu miesiącach użytkowania okazało się, że nie da się tu rozgrywać meczy piłkarskich, bo po każdym, nawet małym deszczu, murawa wyglądała jak ryżowe pole. Samorząd Jeleniej Góry przez 3 lata toczył boje z wykonawcą remontu, domagając się naprawy systemu odwadniającego boisko. W efekcie wiele imprez sportowych, w tym meczy piłkarskich z udziałem klubu Karkonosze, trzeba było odwołać. W końcu się udało. Wykonawca usunął usterki. Jak widać, woda zeszła. Pierwszy etap próby wody przebiegł pomyślnie. Trwa obecnie drugi etap, czyli druga część boiska jest zalewana. Po godzinie od końca zalewania pierwszej połówki woda zeszła, w związku z czym myślę, że problem został usunięty. Dla testu na Jeleniogórskim Stadionie zamontowane zostały armatki wodne, które w ciągu godziny wylały ponad 50 litrów wody na metr kwadratowy. Próba wody odbyła się pod specjalnym nadzorem profesora Karola Wolskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest dobra bieżność tej murawy, czyli droga, po której porusza się piłka. Jest dobra odbojność, czyli zachowanie się powierzchni nawierzchni trawiastej pod wpływem działania siły odkształcającej. Także tutaj trawa nie odspaja się. Jest dobra sztywność, sprężystość tej murawy. A przede wszystkim to, co jest najważniejsze tutaj na tym boisku, murawa jest jednobarwna. Jak patrzymy, jest to kolor takiej szmaragdowej zieleni. To jest najcenniejszy kolor, jeżeli chodzi o kamerę. Teraz woda z murawy boiska odpływa tak, jak powinna. Co ciekawe, nawet przy bardzo intensywnych opadach, po 2 godzinach nie ma śladu na boisku. Warstwy odsączające, które powinny być pod warstwą murawy, no po prostu ich nie ma. I stąd były wszystkie te prace naprawcze, robione przez firmę, jak widać poskutkowało, bo jeżeli nie, no to drugim wariantem to była wymiana całkowita płyty, ale... Odwodnienie działa bez zarzutu i w końcu piłkarze doczekali się proste jak stolnica murawy. Normalnie? Warunki bardzo dobre, optymalne. Piłka się toczy? Piłka się toczy, bramki można strzelać, bramki, więc wszystko okej. Teraz głównym zadaniem będzie pielęgnacja trawy, a to, jak się okazuje, wcale nie jest łatwym zadaniem. Boisko nadaje się do... ...o tą murawę, ona jest co 2 dni tuszona, co 2 dni jest nawadniana albo częściej, w zależności od tego, jaka jest temperatura zewnętrzna. Reżim wody jest badany tutaj cały czas od roku, po prostu ten efekt będzie łatwiejszy do uzyskania, no bo nie będziemy mieli przez pół roku boiska w wodzie. W połowie lipca na stadionie przy Złotniczej zobaczymy wszystkich najlepszych w Polsce lekkoatletów. To tu zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski.